Dzisiaj ze zdziwieniem patrzymy na ludzi, którzy, można nawet powiedzieć, depczą swoje ideały i swoje marzenia. Dlaczego tak się dzieje? Może takie jest życie dzisiaj? Może tak jest skotłowane i tak udziwnione? Ale też jest jedno jeszcze tłumaczenie. Mianowicie dzisiaj ulegamy pewnemu mechanizmowi. Oto coraz częściej podejmujemy decyzje przedrefleksyjnie. Na przykład na targu, gdzieś w sklepie coś tam się strasznie spodobało. Nie zastanawiając się, kupujemy natychmiast. Decyzja przedrefleksyjna. Refleksja przychodzi dopiero później w domu. I nawet pojawia się żal, że doszło do takiej transakcji. Myślenie przedrefleksyjne. Nieraz się zastanawiam, czy to czasem nie jest igraszka ze strony złego ducha. Podsuwa nam taką igraszkę. Właśnie to myślenie bez refleksji. Bo przedrefleksyjne to znaczy podejmuje się decyzję, zanim następuje refleksja. I dzisiaj tak widzimy u pięciu tych panien. Podjęły zbyt pochopnie refleksję. I na tym straciły wszystko, o czym marzyły i do czego dążyły.